Zapraszam Was do wsparcia naszego kanału na Patronite. Nic prostszego, wystarczy wejść na patronite.pl i wybrać wysokość wsparcia, którym chcecie się z nami podzielić co miesiąc. Dzięki Waszemu wsparciu od 3 do 21 zł miesięcznie Anestezje Podcast może istnieć, rozwijać się i tworzyć takie filmiki jak ten. Pamiętajcie, www.patronite.pl łamane przez anestezjopodcast.pl bez kropki. Zapraszamy. Spróbujmy spojrzeć sobie teraz na cykl sercowy i zastanowić się, co w jego czasie dzieje się z sercem. No więc jeśli spojrzymy na wykres EKG, to mamy oczywiście do czynienia z załamkami, które już bardzo dobrze znamy, załamkami P, Q, R, S i T. Jeśli chodzi o poszczególne elementy fazy, czy też cyklu serca, to wyróżniamy poszczególne różne fazy. Faza pierwsza, która jest poprzedzona załamkiem P, faza druga, faza trzecia, które są związane z QRS-em, faza czwarta, która też w pewnym sensie jest związana z QRS-em i z odcinkiem ST i faza piąta, która przypada właściwie na załamek T. Mówimy też o fazie siódmej, szóstej i siódmej, które znajdują się już poza załamkiem T. Jeśli spojrzymy sobie teraz na to, co dzieje się w sercu w czasie tych faz, no to mamy do czynienia ze sprzężeniem elektromechanicznym, które pozwala nam zrozumieć to, co dzieje się w sercu. Przypomnijmy, że serce podzielone jest na dwa przedsionki, dwie komory. Przedsionki łączą się z komorami przez zastawki, a komory wyrzucają krew do dużych naczyń, również przez zastawki. Schematycznie narysujemy sobie te zastawki tu na dole, chociaż oczywiście wiemy, że znajdują się zupełnie gdzie indziej w komorach. I teraz tak. Pierwsza faza cyklu serca, tak jak powiedzieliśmy, to jest faza, która znajduje się zaraz za załamkiem P. Jest to faza skurczu przedsionków, czyli pierwsza faza skurczu, czy też cyklu sercowego przypada na przedsionki i związana jest z tym, że krew z przedsionków jest szybko wpompowywana do komór przez to, że przedsionki się kurczą. Czyli w fazie pierwszej krew z przedsionków dostaje się do komór i w momencie, kiedy do tego już dochodzi, możemy mówić o czwartym tonie serca. Czyli faza pierwsza, czwarty ton. Druga faza cyklu serca to faza izowolumetrycznego skurczu komór, czyli w komorach cały czas znajduje się tyle samo krwi, ale te komory kurcząc się, czy też zwiększając napięcie mięśnia, będą zwiększały ciśnienie tej krwi, mimo że objętość jest cały czas taka sama. Dochodzi do zamknięcia zastawek przedsionkowo-komorowych, czyli zastawki trójdzielnej i zastawki mitralnej. I w momencie, kiedy te zastawki się zamykają, czyli w drugiej fazie cyklu serca, mamy do czynienia z pierwszym tonem serca. Pierwszy ton serca to jest zamknięcie zastawek przedsionkowo-komorowych. Zastawka mitralna zamyka się zanim zamknie się zastawka trójdzielna, więc pierwszy ton serca może czasami być rozdwojony, nie jest to nic złego. I cały czas w tej drugiej fazie krew nie wychodzi z komory. Następnie następuje trzecia faza. Trzecia faza cyklu serca następuje wtedy, kiedy ciśnienie w komorze przekroczy ciśnienie, które znajduje się w dużych naczyniach, czyli w tętnicy płucnej albo w aorcie. Jeśli to ciśnienie jest większe, to doprowadzimy w ten sposób do otwarcia zastawki komorowo-naczyniowej, czyli zastawki aortalnej albo zastawki płucnej i krew zacznie szybko wydobywać się z komory. Dlatego mówimy o szybkim wyrzucie komory, to jest faza trzecia. W tej fazie bardzo szybko spada ciśnienie i spada objętość, która znajduje się w komorze. W tej samej fazie zaczyna się też napełnianie przedsionków, czyli napełnianie przedsionków z naczyń żylnych to jest również faza trzecia. Oczywiście nie jest to jakby clue tej fazy, ale to dzieje się równolegle. Ta faza jest związana jakby z QRS-em w naszym sercu. Faza czwarta to cały czas wyrzut z komór, ale ten wyrzut odbywa się już troszeczkę wolniej. Dlaczego? No bo cały czas spada różnica ciśnienia w jamie serca, w komorze serca i w dużych naczyniach. Im ta różnica jest mniejsza, im mniej krwi znajduje się w komorze, tym mniejsza jest prędkość wyrzutu z komór. Więc faza czwarta to faza zredukowanego albo spowolnionego wyrzutu przez komory. W momencie, w którym dochodzi do zrównania ciśnień, zamykają się zastawka płucna i zamyka się zastawka aortalna i w tym momencie, czyli zamknięcie tych dwóch zastawek,
to jest drugi ton serca, czyli drugi ton serca przypada na fazę piątą. Faza piąta to jest faza izowolumetrycznego rozkurczu komór. W tym momencie objętość w komorach znowu zostaje cały czas taka sama, ponieważ wszystkie zestawki serca w tym momencie są zamknięte. W fazie szóstej mamy szybkie napełnianie komór. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ serce, które się izowolumetrycznie rozkurcza, będzie powodowało zmniejszenie się ciśnienia w komorach i to ciśnienie w końcu spadnie poniżej ciśnienia panującego w przedsionkach. I to ten fakt spowoduje szybkie otwarcie zestawek przedsionkowo-komorowych i szybkie napełnianie komór tą krwią, która w tym czasie, czyli w fazie trzeciej i czwartej, trzeciej, czwartej, piątej właściwie, zdążyła zgromadzić się w przedsionkach. W tym czasie, czyli jest to już faza szósta, faza szybkiego napełniania komór, możemy usłyszeć czasami trzeci ton serca, to jest ton, który jest związany z szybkim napełnianiem komór po otwarciu zestawek przedsionkowo-komorowych. I faza siódma wreszcie to jest faza spowolnionego czy zredukowanego napełniania komór. Tutaj napełnianie komór cały czas trwa, ale trwa już w wolniejszym natężeniu. I oczywiście musimy zwrócić uwagę na to, że ta faza siódma, ona znajduje się na naszym EKG jakby pomiędzy załamkiem T a następnym załamkiem P. Czyli w momencie, kiedy będziemy mieli przyspieszenie rytmu serca będzie jakby charakteryzowało się tym, że ten odcinek między załamkiem T jednego skurczu serca i załamkiem P następnego skurczu serca będzie ulegał skróceniu. Tak? On ulega skróceniu, kiedy czynność serca wzrasta. I to skrócenie będzie oczywiście powodowało, że mniej krwi będzie dostawać się do komór serca, ponieważ będzie mniej czasu na to, żeby ta krew tam przepływała. I w związku z tym zwiększenie akcji serca będzie powodowało spadek preloadu. I w tym punkcie warto sobie zadać pytanie, po co serce właściwie robi to, co robi? No i wiadomo, że ostatecznym celem serca jest to, żeby zapewnić adekwatną perfuzję, adekwatną oksygenację tkanek, czyli odpowiednie zaopatrzenie w krew. I mamy różne determinanty tego, jak to zostanie zrobione. Najważniejszą determinantą jest cardiac output, czyli objętość wyrzutowa. Nie, fałsz, gówno powiedziałem. Myślę, że w tym miejscu warto sobie wyraźnie powiedzieć, po co serce właściwie robi to wszystko, co robi. Robi to wszystko, ponieważ chce zapewnić, to jest jego ostateczny cel, chce zapewnić odpowiednią perfuzję i odpowiednią oksygenację tkanek w organizmie. I krytyczną zmienną, która będzie mówiła o tym, czy to zostanie zapewnione, czy nie, jest CO, czyli cardiac output, czyli rzut serca. I czym jest CO? Otóż CO nie jest niczym innym jak iloczynem, iloczyn to jest wynik mnożenia, dla tych, którzy już nie pamiętają, dwóch zmiennych. Pierwszą zmienną jest czynność serca, czyli HR, i drugą zmienną jest SV, czyli stroke volume. Stroke volume, czyli objętość wyrzutowa. I drugie równanie, które pokaże nam jakby tą samą zależność, to jest cardiac output, który będzie równał się ciśnieniu tętniczemu, czyli blood pressure, podzielonemu przez SVR, czyli systemic vascular resistance, obwodowy opór naczyniowy. Spróbujmy sobie to teraz zwizualizować. Powiedzieliśmy sobie, że rzut serca zależy przede wszystkim od dwóch czynników. Jednym z nich jest czynność serca i drugim jest objętość wyrzutowa, czyli stroke volume.
Jeśli spróbujemy sobie teraz narysować i zobaczyć, co od czego zależy, no to mamy serce, które bezpośrednio wyrzuca nam pewną objętość krwi. Ta objętość krwi, która bezpośrednio wyrzucana jest przez serce, to jest stroke volume. I ona zależy przede wszystkim od dwóch rzeczy. Jedną rzeczą, od której zależy stroke volume, będzie czynność serca. Dlatego, że jak już powiedzieliśmy, jedna z faz cyklu sercowego, która jest odpowiedzialna za wolne napełnianie komór, jest zależna od odstępu między załąkiem T a załąkiem P. W związku z czym skracamy odstęp, przyspieszamy pracę serca, mamy mniej krwi w komorze, która może ulec wypompowaniu. I oprócz tego będzie zależało to też od tak zwanej contractility, czyli od kurczliwości serca. Im mocniej kurczy się serce, czyli im większa jest inotropia, tym więcej krwi może zostać wyrzucone i mniejsza jest frakcja krwi, która pozostaje w środku, w tym sercu. Więc tutaj mamy w tym momencie cardiac output, który jest zależny od tych czynników. Te czynniki, czyli czynność serca i kurczliwość serca, to są czynniki, które są zależne jakby od samego serca i są pochodnymi wewnątrzsercowymi. Następnie mamy do czynienia z tętnicami. Co się dzieje z tętnicami? Tętnice mogą dać pewien opór. Im większy jest opór, tym większą pracę musi wykonać serce i tym więcej tlenu będzie potrzebowało, żeby tę pracę wykonać. Tętnice będą dawały pewien opór, zwany obwodowym oporem naczyniowym, peripheral vascular resistance. Następnie, kiedy krew przepłynie już przez tętnice i przepłynie przez układ naczyń włosowatych, będziemy mieli do czynienia z powrotem żylnym. Im więcej krwi wraca w układzie żylnym do prawego przedsionka serca, tym więcej krwi serce ma do dyspozycji. W związku z tym, tym więcej będzie mogło przepompować dalej. I te dwa czynniki, o których tutaj mówimy, czyli ten obwodowy opór naczyniowy, który nazywamy też afterload, czyli obciążeniem następczym serca, i ten powrót żylny, który nazywamy też preload, czyli obciążenie wstępne serca, to są czynniki takie dodatkowe, które regulują nam to, co może się zdarzyć, czyli preload, afterload, czynność serca i kurczliwość, to są główne czynniki, które będą się tym wszystkim zajmować. Dlaczego preload jest taki ważny? To jest też ciekawe pytanie. Preload jest ważny, ponieważ jako lekarze powinniśmy też ze studiów pamiętać o takim prawie, które nazywa się prawem Franka Starlinga. O czym powiedział nam pan Frank Starling? Frank Starling powiedział nam, że im bardziej rozciągnięte są włókna mięśniowe w sercu, czyli im większe jest obciążenie wstępne, im więcej jest objętości w komorze serca przed skurczem, czyli bezpośrednio przed skurczem, tym większa jest siła wyrzutu krwi z komór. Czyli im więcej mam krwi, tym silniej ją będę wyrzucał. Czyli wzrost preloadu, oprócz tego, że da mi do dyspozycji więcej krwi, którą mogę wyrzucić, to będzie pozytywnie wpływać też na inotropię, czyli na ten efekt skurczliwości mięśnia sercowego. Także to jest bardzo ważne prawo, które pozwala nam zrozumieć, dlaczego pacjenci tak źle reagują na to, takim spadkiem ciśnienia reagują na to, że mają mniej, że wpadają w hipowolemię. Po pierwsze dlatego, że mają mniej preloadu, jeszcze raz podkreślamy, i po drugie dlatego, że ten preload nie mówi nam tylko o tym, ile krwi jest do dyspozycji, ale też poprzez prawo Franka Starlinga reguluje nam kurczliwość mięśnia sercowego, a spadek kurczliwości mięśnia sercowego to spadek stroke volume, spadek stroke volume to spadek rzutu serca. I to właśnie wszystko powoduje, że hipowolemia ma takie ciężkie konsekwencje dla pacjenta. Z punktu widzenia anestezjologa wydaje mi się, że warto zastanowić się też nad tym, co dzieje się z rzutem serca. No więc rzut serca u zdrowego, dorosłego człowieka to jest od 60 do 70 ml na kilogram. Przyjmijmy sobie, że ten standardowy, modelowy człowiek to jest te 70 kg, więc 7 razy powiedzmy, niech będzie już te 70, 70 kg razy 70 ml da nam około 4,9 litra na minutę rzutu serca. I z tego 4,9, czyli około 5 litrów na minutę,
będziemy mieli dystrybucję do kilku grup, no bo mówimy raczej o grupach niż o poszczególnych narządach. Jeśli przedstawimy to sobie na diagramie kołowym, to okaże się, że aż 75% z tego wszystkiego, co nam tutaj przepływa, czyli 75% z tych prawie 5 litrów, będzie dostawało się do tak zwanych organów, które są w grupie organów o bogatym unaczynieniu, czyli Vessel Rich Group. Do tej grupy należy mózg, do tej grupy należy samo serce, no bo serce wykonując taką ciężką pracę oczywiście też potrzebuje tlenu. Do tej grupy należy nerka, do tej grupy należy wątroba i do tej grupy należą płuca. Więc 75%, 3/4 całej krwi przepływającej przez serce mamy załatwione już w tych kilku narządach. Następnie mamy jeszcze jedną grupę, która jest dosyć zachłanna, jeśli chodzi o tlen, który krąży w organizmie, i to jest grupa mięśniowa. Do grupy mięśniowej należą, żeby było ciekawiej, nie tylko mięśnie, ale też skóra. I ta grupa będzie odpowiedzialna za zużywanie około 20% rzutu serca. Następnie mamy grupę tłuszczową. Grupa tłuszczowa to jest już tam niewiele więcej, bo niewiele mniej, bo jest to około 5%. I mamy tak zwaną grupę o słabym unaczynieniu, zaznaczmy ją sobie tutaj, która będzie odpowiedzialna za około 1%. I do grupy o słabym unaczynieniu należą kości, należą ścięgna, należą więzadła. I oczywiście tutaj wchodzi mój talent matematyczny, to ten wycinek koła, on nie istnieje, tak? Czyli 100% to jest to. A to, no niestety, tak mi się narysował wykres. Za co serdecznie przepraszam. To tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku, czyli w części trzeciej, zajmiemy się ciśnieniem tętniczym, BP, oraz czynnikami, które na nie wpływają. I te czynniki podzielimy sobie na nerwowe, na humoralne, czyli na hormony, które sobie wpływają, i na lokalne. To jest nasz temat trzeciej części cyklu. Natomiast zapraszam Was do tego, żebyście przesłuchali czy obejrzeli poprzednie dwie części, czyli tę i jeszcze jedną, i żebyście zapoznali się z materiałami, które znajdziecie na stronie www.anestezjopodcast.pl. Jest mi bardzo miło, że mogłem Was dzisiaj gościć. Mam nadzieję, że wideo Wam się podobało i tak jak powiedziałem, za chwilę będę przygotowywał dla Was część trzecią i mam nadzieję, że kiedy ją zobaczycie, to będą wszystkie trzy części już dostępne online. Dzięki Wam za uwagę. Komentarze zawsze mile widziane. Pamiętajcie o tym, że na Patronite zbieramy kasę na to, żeby robić więcej takich filmików i żeby były one coraz lepsze. Więc trzymajcie za nas kciuki, bo mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też. Do usłyszenia.